to była miłość od pierwszego błysku. Wiecie dobrze, że nie trzeba mnie namawiać dwa razy, jeśli coś świeci blaskiem podobnym do żuka lub benzyny. Te cuda to pyłki Sunset Effect od Neonail. Kolory od 1 do 5 pokazują pełen przekrój przez metaliczną, wielobarwną tęczę o kolorze zależnym od kąta badania światła. Bardziej wnikliwy opis uważam, że jest zbędny, bo po prostu to widać. Miłość w oczach. Zacznijmy od zdobienia na moich paznokciach. Łapię za dry top i nakładam go na każdy pazurek. Moim bazowym kolorem są dwie warstwy czarnego, czyli Pure Black. Utwardzam paznokcie standardowo, czyli 30 sekund. I teraz czas na pyłek. Ja oczywiście nie mogłam zdecydować się na jeden, więc wybrałam kolory 1, 3 i 5 i zrobię z nich ombre, które w przypadku pyłków jest banalnie proste do zrobienia. Łapię za tak zwaną pacynkę, czyli aplikator do cieni, w końcu do czegoś się przydaje, i wcieram po kolei dany kolor pyłku w konkretne miejsce na paznokciu. Sam pyłek jest bardzo drobno zmielony i mocno kryje, od razu tworząc gładką taflę błysku. Od razu też widać, że nie pyli się, co sprawia, że jest wydajny i przyjemnie się z nim pracuje. Nie mamy potem połowy pokoju w migoczących drobinkach. Do każdego koloru pyłku oczywiście użyłam innej strony pacynki, a na sam koniec łączę trzy kolory ze sobą, dosłownie kilkoma ruchami. Na koniec omiatam pazurki z nadmiaru pyłku przy pomocy miękkiego pędzla i utrwalam całość dwoma warstwami topu, nie zapominając o przejechaniu po wolnym brzegu paznokcia. To zapobiegnie odpryśnięciu się właśnie mojego całego manikir. No i gotowe. Miłość do tego blasku nie zna granic. Dobra, teraz czas na inne rozwiązanie. Wiecie dobrze, że ja nie znoszę jednej opcji i zawsze lubię poeksperymentować, zanim zdecyduję się, co wyląduje na moich paznokciach, a przy okazji te eksperymenty pokazuję też Wam. Wcześniej nałożyłam pyłek na czarne paznokcie, ale czy wyjdzie on podobnie na innych kolorach? Otóż przez to, że Sunset Effect ma mocne krycie, nie widać aż tak bardzo koloru bazowego, który leży pod nim. Ale też zresztą widzicie, że na ciemnych barwach ten efekt jest, można powiedzieć, taki wzmocniony. No to teraz trochę o wzorach. Jak stworzyć takie piękności? Już tłumaczę. Najpierw zaczynamy od koloru bazowego. Teraz nakładamy Top Dry, utrwalamy go i wcieramy w całe pazurki dowolny pyłek. Łapiemy za sondę lub pędzelek i przy pomocy topu rysujemy wybrany wzór. Na pierwszym wzorniku robię podłużny pasek, na drugim trójkąt, a na trzecim kropeczki. Dla zwiększenia efektu wielowymiarowości nałożyłam po dwa pyłki na każdy z tych pazurków. Kiedy wzory są gotowe, utrwalamy je i przecieramy cleanerem i całość jest gotowa. Podłużny pasek cudownie sprawdza się, jeśli chodzi o coś delikatnego, a zarazem z pazurem. Czyli fajnie będzie wyglądać, jeśli jest na wszystkich paznokciach, ale też jako akcent na jeden. Wygląda bardzo ślicznie, no i optycznie wydłuża paznokieć. Z kolei trójkąt to graficzny wzór, który jest z nami od naprawdę wielu sezonów i jeśli zrobicie go mocno wyciągniętego ku przodowi, fajnie, w cudzysłowie oczywiście, odchudzi naszą płytkę paznokcia, jeśli jest zbyt szeroka. Kropeczki wiadomo, zawsze są super. Zeksperymentowałam także z topem matowym, bo dzięki temu uzyskałam większy kontrast między błyszczącym efektem właśnie Sunset, a matową czernią. No dobra, co wpadło Wam w oko? Mój total look czy wzorki na wybranych paznokciach? Koniecznie mi o tym napiszcie w komentarzach. Jeśli skusicie się na odtworzenie, hashtagujcie i oznaczajcie Wasze cuda Red Lipstick Monster, żebym mogła je widzieć i być z Was dumna. Po więcej filmów paznokciowych klikajcie w playlistę na ekranie, a żeby być na bieżąco, warto zasubskrybować potwora. Oczywiście nasza czerwona rodzina rośnie i jest nas już ponad 900 tysięcy. Razem tworzymy największy kobiecy kanał w Polsce. I to jest prawdziwe. Wow!